Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj już jesteśmy po śniadaniu. Tutaj dziewczyny, jak widzicie, tam za mną przygotowują teraz szaszłyki. Znowu będziemy rozpalać ognisko i tym razem na ruszcie zrobimy sobie szaszłyki. Ja tutaj siedzę jeszcze na kompie i latałem dronem właśnie, więc może zanim tutaj pokażę, co tutaj się dzieje, to zobaczycie sobie teraz, jak wygląda tutaj ogólnie Imielin z góry. Więc zapraszam do oglądania, a później tutaj wam pokażę, co tutaj się będzie działo. Dobra, ognisko się już rozpala. Zaraz będziemy tutaj, dziewczyny robią szaszłyki, przygotowują, zaraz sobie coś tam zjemy. Zobaczcie, teraz już wszyscy przyjechali, jak tutaj się to prezentuje. Zobaczcie, ile przyczepy stoi. Albo nie, spirytusu nie używa. Więc co, dużo tych szaszłyków wyszło? Troszkę, jeszcze to jest trochę mięska. Warzywne zróbcie, to może się skuszą. Proszę? Warzywne. Szaszłyki już nam się prawie zrobiły. Z jednej strony. Z jedną. Trzeba je poprzewracać chyba, nie? Czy, ale już będą dobre. Przewracałem teraz. Myślę, że można je spokojnie to już zdejmować i to jest tamte wkładać i to tak? Się zrobi. No, bo to szkoda czasu. Nasze szaszłyki. Już połowa zjedzone. Jemy dalej. A tutaj zobaczcie przygotowania do gulaszu. Oczywiście piwo nie idzie do gulaszu. Ale zobaczcie, cebuli, papryki. A my mieliśmy gdzieś tam przyprawę chyba, nie? Do a wzięliśmy ją, nie? Mhm, wziąłam. Gdzie znowu jedziemy na kamping? Tam się jeszcze robią jeszcze jedne szaszłyczki. Tomek. Tam. Zaraz zjemy i później gulasz wkracza. Miska tutaj gdzieś była, czeka. Będziemy robić gulasz. To? Jeszcze jedna potrawa będzie robiona. Będziemy robić, znaczy będziemy, ja nie będę robił. Będę pokazywał wam, jak się na kempingu robi sushi. Irek będzie robił sushi. Irek będzie robił, ale to chyba przy ciebie będzie robił, tak? Czy na nie, zewnątrz? Na zewnątrz chyba. Na zewnątrz robicie, czy w środku? A dobra, to idziemy do środka, pokażę wam, jak dzień dobry. Sushi się robi w warunkach polowych. To Irek nam pokaże, jak się robi. A co to jest to? Ryż. A to? Matanori, wodorosty morskie. A to już takie gotowe kupujesz? Tak, gotowe. O, tam już jedna jest widzę zrobiona, ale... Zobaczcie. Ryż. Niestety nie udało mi się kupić łososia w całości, więc robię taką troszeczkę improwizację. Owijam ogórka łososiem. Też powinno to w miarę fajnie wyjść. Robię tylko rozprawić. Tam mata widzę jest do zawijania. Musi być mata. Znaczy mata jest, no nie, jest konieczna. No, bez maty, bez zawinąć, bez nie? Maty się nie da. Jajeczka też będą. Kawiar tak zwany. Tak, no i tu cyk. Wampirki mogą się przykleić do rąk. No, zbyt fajnie mi to wyszło. Ale już może być. Z kawioru trochę. I odrobinę tego smaku. Wasabi. Wasabi. A, trochę sushi się trochę się jadło sushi. Obawiam się o zbyt dużą ilość wasabi, bo potem mało ludzi to je, jest ostre. No, ci, co lubią ostre, nie będą narzekać. Ale takie powiem ci konkretnie, albo to później będziesz rozkrawał, nie? Jeszcze? Tak, na plasterki. No i teraz tak, najważniejszy moment. Zawijanie. Żeby tylko się udało, to już będzie dobrze. I to jest jedna niewiadoma. Jest, wyszedł, super. Jest, mamy już drugi kocuszek. I tak podamy.
Tak możecie sobie robić sushi w przyczepie. Tak, zdecydowanie. Chociaż teraz zrobimy degustację. Ale to takie widzę, że zbita nawet jest, nie? Tak się zbiło ładnie. No bo ryż jest... Ładnie się zawinęło. Zobaczcie, jakie rarytaski wyszły Mirkowi. Jakie ładne sushi. Sushi robione, a w międzyczasie jeszcze kociołek. Na gulasz, przygotowania, mięsko. Zaraz. Powiem wam, że ja nawet mam papiery do tego mieszania. Nie, to już tutaj zawodowo. I rozumiem, że się... A to uczył się jako kucharz, a został mechanikiem samochodowym. Ja mam na odwrót. No nie, może się pomyliłeś, uczyłem się jako mechanik zawodem. Samochodowy, nie? A mógłbym zostać kucharzem, no nie? No to 3 godziny później. Ja wiem. Myślę, że teraz dobry kucharz. Sami fachowcy są, wie? Sami specjaliści. Gadać to każdy potrafi, a mieszać nie ma komu. Co będziecie robić, Laura? Powiedz, co będziecie? Laura! Będziemy smaki zgadywać. Będziemy... Przykryjecie to? Nie, będziemy dawać sobie na oczy i będziemy wybierali. A co tutaj macie? Jedzenie. Ser, żółty. Serwie. Najlepsze będzie to. Tak. I ciastka, papryka. I Lipton. I to. Trzeba im to sprawdzić, czy coś mają, wiesz. Do picia. Ledwego. Ale to ponoć jest niejedalne. Tego nie picie. Co, Laura? To jest niejadalne. Surowe. Ale surowe. Grasz z nami? Tam. Miłosz. Zobaczcie, jakie takie zabawy sobie wymyślałem dzieci sam. U nas na stole jest, Jasiu. Co to jest? To będzie taka zabawa, że będzie przykryte, tak? Nie. Oczy zostawiają. Oczy, ręcznik. Miłosz, grasz z nami? Po prostu jak znajdziesz to, Miłosz, to grasz? Bierzesz to i bierzesz to. Dobra, no to ty zaczynasz. No dobrze jest. A teraz nie będzie widzieć. No dawaj, no to co mnie. Dobra. Okej, okay, masz. Dobra, to było pierwsze. Jedz. O nie. Zgadniesz, to jest proste. No jedz, dawaj. Otwórz buzię. Musisz to zjeść. Otwórz buzię. Ale nie zjeść. Ale zgadła. Ale ona to musi zjeść. Ale czemu? Ja zgadłam. Nie, bo to trzeba zjeść, a jak się nie zje, to się dostaje. To są peski słoneczka. Liptona z lodem. Przynajmniej z byłym. Ja jestem po Laurze. Ale kto zgadnie po zapachu na przykład? To może nie jeść, jak chce. Nie, musi. Trzeba jeść. Dobra, mieszanie. Trzeba. Ja zjedzą cię. Dobra, to była pierwsza. To nie ma tak lekko, tylko widzę. O! Dobra, jest. O! Delikatesy. Brawo. Dobra, było. Ale takie... To jak to się nazywa, tato? Nie wiem, krówki? Jakieś to jest? Wafel. Wafel popcornowy. A takie dobra. Ja się boję. A, to nie ma, że każdy wszystko. Później robimy zabiła, że gdzieś się smakują, naraz bym musieli kosztować. Ja chętnie bym wziął trzy rzeczy. Dobra, i później zostawiamy, niech ja się bawią. Ja nie jadam sera, oscypka, ani... No dajesz. Kurde, się boję. No? To dotknęła. To. No. To zgadnie, to jest proste. To tylko wystarczy, że... To jest ser? Tak. Brawo. Teraz ja. Jezu! Boję się! No nie tak, jak się mam, że 10 na raz, każdy sobie wybiera jeden smak. Takie polskie, wiesz. Zmiany zasad. Czekaj. No zetkaj. Ale na razie w sumie... To lepsze na sam koniec. Na siebie później wybrać, poza programem, nie? Dobra, już. Gdzie? O nie! Ale to jest satysfakcja. Ale musicie otwierać później to zjeść. A dobra, dajcie, ja spróbuję. Miłosz. Jak się mam zgłosić do tego programu? Właśnie, gdzie są zapisy? Lista chętnych tam. Kolega, zobacz, jaka kolega. Miłosz. Dobra. Miłosz. Wybieraj. A tam drinki powinien. Okej, okay, dobra. No, uważaj. Spicie. Zaraz. Dobra, Oliwier teraz. Okej, okay, no, okay, czekaj. To masz. Ja ci dam. Proste. A to jest dobre.
dobre. Otwórz buzię. Winogrono. Tak. Brawo. O kurde, dobra. Jeszcze w oczekiwaniu na gulasz idziemy się przejść po kempingu, pokażemy wam, jak mniej więcej tutaj ten kemping wygląda. Tak z grubsza przejdziemy, nie będziemy gdzieś tam łazić po jakichś toaletach, bo ludzi jest pełno. Więc ogólnie przejdziemy się w kółeczko, zobaczymy, kto tu jest, co tu jest. I przy okazji wy sobie zobaczycie, jak to tutaj wygląda. Do końca się przejdziemy tam po prawej stronie z jeziorki i zobaczycie, ile tutaj dzisiaj jest przyczep. Stoi. Nie wiemy, ile tutaj jest ze zlotu, a ile tutaj ogólnie stacjonarnie stoi tych przyczep. To jezioro, o którym wam mówiłem. Tu można sobie połowić. Tak, można ryby połowić, a to też dochodzimy na sam koniec praktycznie. Przejdziemy tam w koło jeziorkiem i wrócimy z powrotem. Oczywiście teraz jest zlot, więc tych przyczep tutaj jest też troszkę więcej niż standardowo, ale powiem wam, że rozmawialiśmy teraz i dużo miejsc ogólnie jest tutaj już zajętych, odgórnie. Jak widzicie, tu większy przyczep na stacjonarnie jest. Cały sezon stoją. Tutaj jest bardzo ładny stąd widok na kemping, przynajmniej tutaj na te przyczepki, które stoją przy jeziorku. Tutaj też teoretycznie można się ustawiać. Tu jest droga. Tylko, tą drogą. Tutaj nie ma jakby prądu. Tak, tutaj trzeba być albo z końca tam trzeba ciągnąć. Tak, bo jeszcze wam nie mówiliśmy, bo prąd jest jakby do połowy tam, jak się to jezioro zaczyna, to do tej drogi, którą szliśmy, jest tak do połowy ten prąd. Tutaj już są miejsca takie bezprądowe. I można jeszcze sobie tutaj też przejechać na drugą stronę tego jeziorka i też się ustawić, ale czy tu prąd jest? Nie wiem, czy tu do końca. Zaraz idziemy, chyba nie, zobaczymy. Bo tam sobie ludzie ciągną jak coś spod tego namiotu białego, więc tutaj to pewnie też nie ma prądu. Zataczamy teraz spominą tutaj kółko wokół jeziora, byliśmy tam po drugiej stronie. Kaczki pływają. Kaczki są, stare kaczki. Kaczki są. Kaczki są, no i tutaj też jest taka zrobiona taka wysepka, widzicie, też ludzie tutaj trzymają przyczepki na stałe bardziej. No, a tutaj zaraz zajdziemy do miejsca, gdzie rozpala się ogniska. Tak, tu jest miejsce na ognisko. Tak, tu można rozpalić ognisko. Daniel już tutaj. Daniel działa. Kociołek robi. Tutaj zobaczcie, ludzie sobie wędkują. Jesteśmy tutaj w połowie kempingu. Tutaj po lewo jest namiot, może przejdziemy teraz namiotem. Tutaj jeszcze za tym białym kamperem są też zrobione tutaj toalety, jedne. Drugie są koło wjazdu. Muzyka już zaczyna jakaś tutaj grać. Widzicie, tutaj są toalety z prysznicami zrobione. W tym budynku tutaj też są toalety. Macie drugie toalety zaraz przy wjeździe. Z jednej, z drugiej strony są toalety. Tutaj po bokach są dwa prysznice. Tutaj jeszcze plac zabaw dla dzieci. A za placem zabaw jest tutaj knajpka, gdzie tam jakieś piwko sobie można kupić. Jakieś hamburgery zjeść. No, tak wygląda Imielin. Cały Imielin. Cały Imielin. Generalnie imprezowo. Teraz jest imprezowo, no bo jest zlot, weekend, więc jest troszkę imprezowo, jak to na zlotach. A my teraz wracamy do siebie. Wracamy do siebie, do naszego lasku. Idziemy zobaczyć, jak nam gulasz wygląda. A my sobie tutaj stoimy w takim lasku, tu jest zaraz przy wjeździe taki lasek. Obok boiska do siatki, na wprost lasek, my tam na samym końcu stoimy. Zobaczcie, jak wygląda gulasz. Ile to już minęło? Ze dwie godziny? Pół do czwartej, do pół do szóstej, dwie godziny. Dwie godzinki minęły. No i co? Dobry? W ogóle nie... Niesłony. Nie. A już tyle posoliłem, kurde. Jeszcze? A my mamy tą pastę jeszcze, nie? Do tego. Ale to jest ostra. No, ostra. To w ogóle nie ostre. Ale posiadamy trochę tej pasty, nie? No, trzeba. Daj tą pastę tutaj, to się rzuci tutaj. Dorzucimy trochę dla ostrości. To też będzie inaczej smakować, nie? No, co, już ci się wegeta skończyła? Nie, właśnie, wegety już nie. Sól zwykła. Morska. Tak. Dużo jakieś. Dawaj pasty. Nie dużo, tak rzuć całą. No. Ile? Dla ostrości. To na łyżkę. Dla ostrości rzuć całą. Na taką miskę to nie wiem, to nie poczujemy. Dobra. Jeszcze. A to jest jeszcze, to, co... jeszcze. To pół tubki trzeba wywalić. No. No tak. Dość. Ej, to jest to, co nas często wali na Węgrzech tym, nie? To jest bardziej słona niż, wiesz, niż ostra. O, i teraz, no, i teraz nie... sam sobie to zjesz. Żeby nie było, dobra. Że się nie, na taką wychodzi z tą raz. Widam. Nie, no tyle to ja na kanapkę jedną daję, no nie? Gulasz gotowy, zobaczcie, jak wezmę. Nie jest takie gorące. Takie zawsze, nie? Tak jest, no to postaw to. Zjadamy. A czy jak ktoś ma ochotę, to papryka jest ostra. Super. Na tym, to sobie do... I co, dobre? Dobra. To jeszcze nie jadę. A to jest magia. Dobra. Jak możecie zobaczyć, za mną już się robi wieczór, więc na dzisiaj koniec kręcenia. Jak coś, to do zobaczenia jutro. Gulasz był bardzo dobry, fajnie wyszło to wszystko. Teraz jeszcze trochę ludzi tutaj do nas przyszło, więc kółeczko zrobiło się większe, ale jak coś, to już widzimy się jutro.